Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Madzio. Dzisiaj się zajmiemy wszystkimi faktami na temat teaserów do Five Nights at Freddy's 4 oraz małymi detalami, które mi umknęły. Dodatkowo mam dla was malutką teorię związaną z fabułą tej gry, która jestem przekonany, że was wszystkich bardzo mocno zaskoczy. Zatem zaczynajmy. Po pierwsze zacznijmy od czwartego teasera przedstawiającego Foxy'ego. Przy tworzeniu filmu źle podświetliłem obrazek i nie dostrzegłem zwrotu Out of Order wychodzącego z jego ust, co jest nawiązaniem do pierwszej części gry. Jednak na obrazku jest jeszcze jedna ukryta rzecz, którą dostrzec możemy w jego oczach. Prawe oko po ściemnieniu obrazka ukrywa numer 87. Po drugie, w piątym teaserze w prawym rogu znajduje się urwany napis Property of R i R na końcu. Następnego dnia rano, jak spojrzałem na ten teaser, to nagle stało się dla mnie jasne, oczywiście również z pomocą Elevena, że chodzi tutaj o Fredbear's Family Diner. Na dodatek, ten tekst pasuje absolutnie idealnie do długości, którą pokazał nam Scott. Po trzecie, nadal jesteśmy przy tym samym teaserze, jednak teraz poruszę temat kapelusza. Są tylko trzy możliwości, z kim może być identyfikowana muszka i czapka w fioletowym kolorze. Purple Freddy, Purple Guy albo Pink Guy. Jednak sprawdziłem zarówno we Five Nights at Freddy's 2, jak i w trzeciej części, jaką czapkę nosił nasz fioletowy Freddy. Szarą, bez żadnego paska, zatem pozostał nam jedynie Fun Guy albo tajemniczy Pink Guy. Po czwarte, Five Nights at Freddy's 4 prawie na 100% będzie prequelem, który będzie poruszał tematykę ukradzienia z 87 roku. Jest to również odpowiedź, jakim cudem kapelusz może należeć do Purple albo Pinga, gdyż jak wiemy obdwoje żyli jeszcze podczas tego ugryzienia. Biorąc pod uwagę napisy Nightmare, nie zdziwiłbym się, gdyby to był jedynie koszmar, a czwarta część tak naprawdę by nigdy nie miała miejsca, a może w ogóle wszystkie wydarzenia związane z Five Nights at Freddy's nigdy nie miały miejsca. Kto wie? Po piąte i najciekawsze, mam swoje podejrzenie na podstawie tych teaserów, kim był Pink Guy. Jeżeli założymy, że cylinder i muszka należały do niego, dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że do piątego teasera idealnie pasuje napis Property of Fredbear Family Diner, to właśnie on musi być właścicielem oryginalnej restauracji. Dlaczego? Pomysł na misia w kapeluszu nie wziął się znikąd. Możliwe jest, że odwzorował swoje charakterystyczne znaki, wręczając Freddy'emu słynny cylinder, a samemu dodatkowo nosząc muszkę, którą uhonorowany został ku pamięci oryginalnego właściciela, Toy Freddy. Dodatkowo to tłumaczy cały fioletowy kolor. Fioletowa muszka, fioletowy kapelusz, a może różowa muszka, różowy kapelusz. W zasadzie nie wiadomo, jaki to jest tak naprawdę dobrze kolor. Ale stosunkowo ciekawa teoria, czyż nie? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Mylę się? A może mam rację? Ostatnio bardzo dużo z was zaczęło we mnie wątpić, jednak ja osobiście nie za bardzo się tym przyjąłem, ponieważ tylko słaby gracz od razu ujawnia wszystkie swoje karty.